Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło. Jesteśmy już w czwartym dniu festiwalu Metadata Art Festival. Niezmiernie się cieszę, że tak licznie w każdym dniu jesteście z nami. Aha, brzmiemy głośno, dobrze. Dobrze, witam ponownie. Dobrze się cieszę. Jest mi niezmiernie naprawdę miło, że gościmy dzisiaj Roberta Muszkiewicza, który specjalnie z Lizbony przyleciał tutaj do nas, żeby opowiedzieć o swojej podróży mentalnej, wewnętrznej, zewnętrznej, każdej. Ale zanim zapowiem Roberta i Michała Sosnę, chciałam w tym opowiedzieć o kontekście. Robert jest duchem, metawerystą. To się czuję. Z moim przyjacielem też. I to wszystko się łączy, ponieważ w rozmowach, gdy przygotowywał swoją książkę, wyszło to, że właśnie użyję tej rzeźby. Nie będę wprowadzała absolutnie, nie będę zdradzała tego, co Robert przygotował, ale jak Państwo pewnie widzieli, tutaj przed wejściem do Muzeum Historii Katowic stoi rzeźba zatytułowana Murę głowy nie przebijesz, Piotra Szmidka. A że Piotr Szmidka jest patronem mentalnym, duchowym naszego festiwalu i łączy się z nami właśnie w ten sposób, że właściwie ta druga część tej rzeźby jest tutaj w Katowicach. Ja to odkryłam. Ja to odkryłam dzięki Robertowi. On mi pozwolił to odkryć. Włączyliśmy Paryż z Katowicami w ten sposób. Dzisiaj będziemy, dzięki temu, jak Robert opowiada cudownie o sobie, o świecie, jakim jest człowiekiem wysokich lotów, bym to nazwała. I mam nadzieję, że będziecie w stanie się dać urzec urokowi Roberta i jego opowieściom i światom. A w akompaniamencie Michał Sosna, jego przyjaciel. Także dzisiaj spotkanie przyjaciół i serdecznie zapraszam. Bardzo miło. Dziękuję. Faktycznie spotykamy się tutaj dzięki mężowi Marlenny, dzięki Piotrowi Szmidtke, artysta multidyscyplinarny, bardzo charyzmatyczna postać. Miałem przyjemność poznać go. Piotr odszedł 9 lat temu. Natomiast pamiętam, to było, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Piotrowicach. Przyszedł do nas znienacka, spontanicznie z naszą przyjaciółką. I od początku zwrócił moją uwagę, bo siadł przy pianinie i zaczął grać. Potem wziął w trakcie wieczoru ołówek, zaczął rysować portret naszego małego dziecka, wtedy córeczki dwuletniej. Prowadził też bardzo takie rozmowy intelektualne. Ja nie za bardzo rozumiałem, co on wtedy mówi. Byłem młodym człowiekiem, a to był artysta starszy ode mnie 20 lat. 10 lat spędził w Paryżu i to nas gdzieś tam połączyło, bo ja też miałem za sobą epizod paryski. Także mieliśmy takie porozumienie. I Piotr pokazał mi wtedy, ja sobie to po latach uświadomiłem, jak ważna jest odwaga. Odwaga artysty w jego przypadku, ale odwaga, która się przekłada na życie codzienne. Odwaga w eksperymentowaniu, bo jego metawera, jego nurt, który on stworzył, charakteryzuje się się tym, że trudno nadążyć nawet za zmianami. I ja jestem zwolennikiem, sam w życiu lubię zmiany. Uważam, że w zmianach doświadczamy, poznajemy siebie, im bardziej wychodzimy ze strefy komfortu, im częściej zmieniamy w życiu, wychodzimy z kolei, tym bardziej docieramy do prawdy o sobie, bo poznajemy różne swoje odsłony. To spektrum staje się bardzo szerokie wówczas. I dzisiaj o tym myślałem przed spotkaniem, wspominając Piotra Szmidtkę, chyba to mu zawdzięczam, gdzieś tam takie dziedzictwo mentalne, które mi przekazał. Także tutaj szacunek, respekt dla tego wielkiego artysty, dla Marleny, która kontynuuje dzieło męża poprzez pokazywanie jego twórczości w formie tego festiwalu, który jest 6. edycja. My się tutaj spotykamy przy okazji premiery
mojej książki pod tytułem Pamiętnik z okresu dojrzałości o wyłanianiu samego siebie. I ta książka, można by powiedzieć, też jest w pewnym sensie metawerystyczna, ale to będzie tylko takie dodawanie jakby definicji czemuś, nie jest to w ogóle potrzebne. Natomiast tutaj jest kilka rozdziałów mniej lub bardziej metawerystycznych, bo one są właśnie takie z pogranicza jawy i snu. Rozdziały, które w zasadzie nie wiadomo, czy wydarzyły się na pewno, czy są przywołaniem jakiejś rzeczywistości alternatywnej. Także tutaj w tej książce też wpisuje się ta książka i tematyka w tematykę samego festiwalu metawerystycznego, który się wydarza właśnie w Katowicach. Do tego przedsięwzięcia zaprosiłem, żeby było atrakcyjniej, bo książka jeszcze nie jest znana, dlatego ja mam taką formułę, zastanawiałem się, jak poprowadzić to dzisiejsze spotkanie z Państwem i pomyślałem, że chyba najlepiej będzie, jak te teksty zaczną gadać. One po prostu niech żyją, ja je puszczę w świat dzisiaj, jest prapremiera, będę czytał wyjątki. Wybrałem kilka takich rozdziałów charakterystycznych i wprowadzę do każdego z nich, żeby to się jakoś trzymało, wszystko było spójne. Natomiast, żeby to czytanie nie było takie monotonne, będzie tutaj towarzyszył nam mój serdeczny przyjaciel. Jak przedstawię go może tekstem z mojej książki, bo poświęciłem mu bardzo króciutki tekst. On nie wie o tym, dlatego robi takie oczy. Jeden z rozdziałów tej książki nazywa się Moje Anioły. I jak łatwo się domyślać, jest to rozdział o aniołach, o ludziach, osobach, istotach, które przychodzą do nas w snach, ale być może przychodzą również w rzeczywistości takiej 3D, w której funkcjonujemy na co dzień, w postaci przechodnia, którego spotykamy na chwilę, a być może w postaci przyjaciela, z którym jesteś 20 lat. I to Michał jest moim aniołem. Żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, przynajmniej dla mnie. Mój kumpel, wieloletni wspólnik, to kolejny anioł par excellence. Niezastąpiony towarzysz podróży przez ziemski wymiar mojej niebanalnej egzystencji. Pokazuje mi, jak istotna w życiu jest pasja, zainteresowanie, poczucie humoru, dystans do siebie, jazzowa improwizacja. Gdy nasza wspólna firma była w rozkwicie, on potrafił w jednej chwili zrezygnować z profitów, benefitów. Wybrał dla siebie inny kierunek aktywności, ten dyktowany sercem. Czyli, jak już się rzekło, jedynie prawdziwy. Wtedy nie byłem w stanie pojąć jego decyzji. Po latach, gdy sam wstałem od biurka i ruszyłem za sercem, zrozumiałem, co kierowało moim aniołem w chwili naszego biznesowego rozstania. Kiedyś mieliśmy wspólnie firmę. Pokazał mi coś niezwykle ważnego, co pozwala nam się realizować tutaj na Ziemi jako istoty twórcze, kreatywne. Nie w teorii, w praktyce. Smakowanie sztuki, w szczególności muzyki w jego towarzystwie, zawsze było i jest dla mnie do dzisiaj ucztą dla zmysłów, wyczekiwaną atrakcją. Obecność tego anioła w moim życiu przydaje mu smaku. Dzieje się to poprzez głębokie, wypływające z ciszy, mimo podzielanego wspólnie uwielbienia dla muzycznego jazgotu, porozumienie dusz. Powiem dwa słowa o książce, jak powstała. W związku z tym mam rekwizyt ze sobą, również metawerystyczny. To jest kierownica. Bardzo fajna, z bardzo fajnego samochodu. Niemieckiego. Made in German. I ona tutaj ma trzy przesłania dzisiaj. Dla mnie. Dlatego, że jak Państwo może wiedzą, a jeśli nie, to tu jest z tyłu napisane na okładce książki. Prowadzimy wspólnie z żoną od 7 lat takie miejsce w Portugalii, relaksacyjno-transformujące, tak to nazwaliśmy, niebo Montu. Zresztą sporo osób z sali było już u nas.
Także bardzo się cieszę, że widzę Was, moi kochani. I tak się złożyło, że ja to bardzo lubię zresztą. Jeżdżę na lotnisko do Lizbony i przywożę gości. Stąd ta kierownica, bo wtedy wydarzają się najlepsze momenty. I ludzie przyjeżdżają, nie wiedzą za bardzo. Często się nie znamy przecież, to nie są znajomi. Czasami poznajemy się dopiero na lotnisku i w samochodzie w czasie godzinnej podróży do domu padają pytania, jak się Państwo domyślają. O Portugalię, o przeprowadzkę, o rewolucję życiową i dlaczego, i po co, a jak Wam się tu żyje, a z czego żyjecie, a jak jest w Portugalii i w ogóle. No masę fajnych pytań. Ja wtedy jadę tą autostradą i fajnie mi się gada, bo 100 razy te same odpowiedzi, nie? Dlatego napisałem książkę, żeby nie musieć opowiadać. Napisałem książkę. Drugi symbol, który niesie z sobą ta kierownica, jest taki, że od pewnego momentu uważam, że mogę kierować swoim życiem naprawdę w bardzo wymierny sposób. I to jest absolutnie moje przekonanie, które idzie od serca i ma wpływ na swoje życie, dlatego że jestem w chyba szczęśliwszym okresie mojego życia, tak, po 30 latach małżeństwa, w czasach niełatwych, bo przecież wiemy, i ja tutaj jestem już 10 dni w Polsce, słyszę o różnych problemach, poza tym też oglądam czasami telewizor i wiem, jakie są problemy, natomiast paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, ten okres w moim życiu nazywam jako najszczęśliwszy. I to też zawarłem w tej książce. To jest takie moje podsumowanie mojego dotychczasowego życia, dlatego pamiętnik z okresu dojrzałości. On jest tak skonstruowany, że składa się z 30 rozdziałów, 30 lat ślubu, małżeństwa. Te rozdziały zaczynają się od 30, a kończą się na pierwszym. Tak bardzo nietypowo, dlatego że uznałem, że 30 rozdział to jest taki rozdział, gdzie ja się dopiero zaczynam odnajdywać jako człowiek. A w pierwszym rozdziale jest ten czas szczęśliwości, ten obecny, ten 2022. I on jest taki teraz na ten moment najważniejszy. I zaznaczę, to jest bardzo ważne, nic się nie kończy. To odnajdywanie siebie, tego szczęścia w sobie trwa cały czas i ono będzie trwało do końca. Będziemy tutaj chodzić po tej planecie, po tej Ziemi. Także to jest proces, który trwa. Natomiast ten moment jest naprawdę świetny. I początkowo książka miała się nazywać Spotkania, dlatego że ja bardzo lubię spotykać się z ludźmi i dlatego tak bardzo się cieszę, że jest tutaj tyle osób na sali. Wielu bohaterów tej książki zresztą widzę tutaj, bo przecież gdyby nie wiele osób z tej sali, to ja nie poznałbym mojej żony, mogę tak powiedzieć. Nie byłbym na Ukrainie, tutaj widzę kilka osób, które przyczyniły się do niesamowicie ważnej historii w moim życiu, o której też jest w tej książce. Nie byłbym w Portugalii również i wiele rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby nie spotkanie z drugim człowiekiem. Nie miałbym tak cudownego życia, gdyby nie ten oto Michał, przyjaciel, o którym przed chwilą przeczytałem. Także spotkania to są doświadczenia, które najbardziej pchają mnie w takiej drodze do poznawania siebie, bo w kontakcie z drugim człowiekiem jest feedback, jest reakcja i jest uważność dla tego człowieka, albo jej nie ma. Kiedy nie było tej uważności, to te spotkania były puste, były banalne. A teraz jest inaczej, bo się nauczyłem być uważnym na spotkania. Dlatego pozwólcie Państwo, że przeczytam pierwszy rozdział, który się nazywa Spotkania. A, jeszcze Michał, przepraszam. Ten pan, który będzie tutaj z nami, ten przechodzimy, to jest taki leitmotiv całej książki. Muszę o nim jeszcze dwa słowa powiedzieć. Kiedyś nad ranem, to są takie myśli, które przychodzą o 3-4, kiedy już jesteśmy, wybudzamy się i przychodzą jakieś świetne pomysły. Tak też powstała ta książka. Kiedyś przypomniałem sobie, to było niedawno, rok temu, że miałem okazję przybijać piątki, ściskać rękę temu panu,
kiedy mieszkałem w Paryżu przez 3 lata, to były dawne czasy, zupełnie nie znałem jego historii. Ten pomnik mnie urzekł, bo jest bardzo oryginalny. I ja ściskając tą rękę, myślałem, że wiedziałem, że przechodzimy, to jest człowiek, który przechodzi przez ścianę. Natomiast rok temu, jak mi się nad ranem przyśnił, po 30 latach wrócił do mnie w śnie, to przeczytałem opowiadanie o nim, bo to jest postać, bohater opowiadania. Okazało się, że on utknął za swoje grzeszki w ścianie na zawsze. Został zablokowany, przystopowany. I budząc się o tej trzeciej czy czwartej, stwierdziłem, że przez większość życia byłem, jak przychodziło, byłem zablokowany, bo nie wierzyłem w swój ludzki potencjał. Po prostu ograniczałem siebie. W mojej głowie miałem bardzo dużo ograniczeń, uwarunkowań, które się tam pętliły i blokowały. I jak to zrozumiałem, to odblokowałem na własne potrzeby przechodzimura. Pozwoliłem mu wyjść. Zrobiłem to w Lizbonie, bo teraz tam mieszkam. I tam znalazłem bardzo podobny plac i podobną ścianę, która jest pusta. Przechodzimur już poszedł, jest wolny. I to też jest w tej książce. Ale wracam do spotkań, rozdziału spotkania. Przyjaźnię się z kamieniami, znoszę je do domu, do ogrodu, przywożę z wypadów skałki, z nad rzeki, z gór. Lubię je dotykać i czuć w rękach ich strukturę, ciężar. Lubię na nie patrzeć, kiedy wygrzewają się w pełnym słońcu lub kiedy mokną na deszczu. Niewzruszone, bez retuszu, prawdziwe, choć nawet nie mam szlachetne. Sycę się ich różnorodnością. Lubię je układać i tworzyć z nich większe formy, kręgi, ścieżki, murki. Jestem pewny, że one też to lubią. Stąd w ogóle mowa o przyjaźni. Czasami to układanie idzie jak z nut. Zdarza się jednak, że trzeba odczekać chwilę albo dłużej, bo kamienie akurat nie podzielają mojego pomysłu. Przygniatają palce, nie dają się wpasować. Nasze przydomowe obejście to plenerowa galeria kamiennych rzeczy. Mniejszych, większych, o ostrzejszych lub obłych kształtach. Każdy kamień ma swoje określone miejsce, rolę. Wszystkie rzeźby wyszły spod buta tej samej artystki. Jest powszechnie znana, to natura. Odkąd pamiętam, przyjaźni się z drzewami. Lubię obserwować, jak sadzonka przekształca się w dorodny okaz, którego nie jest w stanie powalić najgwałtowniejsza wichura. Pobudza moją wyobraźnię fakt, że z żołędzia wyrasta rozłożysty dom. Jestem ujęty pędem roślin do światła i witalnością i spożytkowaniem potencjału zawartego w nasionie. Drzewa to prawdziwe okazy mocy. Dlatego odwiedzam regularnie kilku przyjaciół z tego kręgu. Ściskamy się, obejmujemy, gadamy, czasami milczymy. Przyjaźnię się także z niektórymi miejscami. Są na tej liście osobiste wielkie miasta, średnie, małe też, leśne polany, potoki, ścieżki, jeziora i brzegi jezior, szczyty górskie i doliny. Mam ulubione miejsca nad morzem, nad oceanem, miejsca nad rzekami. Przyjaźnię się domem, który kiedyś zbudowałem. Znam każdy jego zakamarek. Znam trawę, kwiaty, krzewy i drzewa w ogrodzie, bo je tam posadziłem. Z tym przyjacielem praktycznie się nie widuję i to się pewnie nie zmieni. Niekiedy przychodzi w snach, czasami, raczej rzadko, przeglądam zdjęcia z tamtego minionego okresu. Nowy właściciel na pewno dba o przyjacielską relację z domem, bo to miejsce na to zasługuje i przyjaźnie odpłaca. Jest czyste, powstało z miłości. Przytulanie się do skał, do drzew, świadoma obecność w ulubionych miejscach, to osobista modlitwa, komunia, to spotkanie. Spotkanie. Każdy zapewne ma własny krąg takich przyjaciół. Za bycie uważnym, za znalezienie symbiozy, można zostać obdarzonym cennymi informacjami, jak prezentami od bliskich osób. One zawarte są wszędzie.
dużo informacji o sobie dostaje w kontakcie z naturą, zwłaszcza z jej żywiołami, z oceanem, mrozem i śnieżycą, wiatrem, oślepiającym słońcem, mamzy niż tamem. Przyjaźni się z ludźmi. Spotkanie z drugim człowiekiem to ta sama mistyka, to ten sam mechanizm odnajdywania w relacji, nic niezakłóconego przepływu. Zostawanie się jednym, niwelowanie oddzielenia, oddychanie tym samym powietrzem. To wymiana, nadawanie na tych samych falach. Tak jak z kamieniami, drzewami, miejscami. Dokładnie ten sam mechanizm, tylko milion razy bardziej. Milion razy bardziej. Spotkanie ze sobą samym to kosmos nieporównywalny z niczym innym. Które zauważyłem w pewnym momencie swojego życia, które gdzieś tam mnie pędliły w takim znaczeniu, że energię życiową i witalną wkładałem w rzeczy, które kompletnie nie pchały mojego życia do przodu, ani mojego świata. I tutaj taki przykład, żeby lepiej zobrazować, co mam na myśli. Kiedyś mieszkałem za kinem, to były czasy, kiedy byłem nastolatkiem w Bielsku Białej. Dosłownie, drzwi z kinem i tam wchodziliśmy czasami z kumplami, tylnymi drzwiami, psim swędem. Tak się udawało. Kiedyś mieliśmy wpadkę i pojawił się film na ekranie, którego plakat bardzo przykuł moją uwagę. Może niektórzy z Państwa pamiętają. Ten właśnie film, musical w reżyserii Milosza Formana. To jest film, który bardzo mnie naznaczył. Ja przez większość życia z tym filmem funkcjonowałem jako hippis, jako dziecko kwiat, jako ktoś, kto nie może sobie pozwolić na obfitość, na... To była taka droga trochę w stronę samozagłady, to wiadomo. Minimalizm życiowy. Przecież dziecko kwiat nie może mieć drogiego samochodu, nie może mieć domu, nie może mieć rodziny, bo hippis jest minimalistą. Tak jak główny bohater filmu Her, Berger, którego wirusa wgrałem sobie oglądając film kilkanaście razy pod rząd, jako 12-letni chłopak. Mój wewnętrzny rebel w wydaniu bergerowskim po kłosie kontestacji 1968 roku to był szkodnik niepospolity. Jak na wirusa przystało, zainfekował każdą komórkę mojego ciała i umysłu. Nie zainfekował duszy, bo źródło pozostanie czyste, zgodnie ze swoją boską naturą. Znacznie mnie od niego oddalił. Wirus przez wiele długich lat zatruwa moje bycie w świecie, moje bycie ze sobą, z innymi ludźmi. Spowodował stan zastoju, abnegacji i samobojkotu. Przebiegłość wirusa polegała na tym, że naiwnie próbowałem z nim żyć, funkcjonować w świecie, jak gdyby nigdy nic. Poszedłem przez to na kompromis ze standardami, społecznymi obyczajami. Dlatego skończyłem studia, założyłem rodzinę, stworzyłem własną firmę, zbudowałem dom, zasadziłem drzewa w ogrodzie. Mimo tych oczywistych oznak stabilizacji i życiowego sukcesu, podświadomie ulegałem podpowiedziom Bergera, słuchałem wewnętrznego, obcego głosu i skwapliwie wypełniałem jego zalecenia. Jak John Nash względem Willa w filmie Piękny Umysł. Pracowałem, ale podświadomie gardziłem moim codziennym zarobkowym zajęciem. Cieszyłem się domem, ale w rozmowach z ludźmi mocno zaniżałem swój wkład w jego budowę. Moja choroba polegała na umniejszaniu w swoich oczach i wobec innych własnych życiowych dokonań. Wirus wgrał się w młodym wieku, ale później wiele razy się aktualizował. Pierwszy raz miało to miejsce podczas matury z języka.
i każdy idę dalej, czyli dwóch postawach wobec życia. Wcale nie trudno dostrzec, że Bergerem mitologii greckiej był właśnie Ikar. Gardził racjonalnymi przesłankami, upajał się wolnością i swobodnym lotem przez tworze. Jego koniec jest powszechnie znany. Ja opowiedziałem się oczywiście za Ikarem i nie mogło być inaczej, skoro siedział we mnie Berger, amerykański księdny Ikara. Zaczytywałem się też Baczyńskim i Markiem Własko, choć i tak, co znamienne, najbardziej fascynowały mnie ich ikaryjskie biografie. W ten sposób updating postępował, a ja dawałem na to swoje przyzwolenie. Brałem w siebie dużą dawkę trucizny. Topiłem się w nicie tych kultowych, rebelianckich postaci. Ich mocny wir wciągnął mnie na tyle skutecznie, że straciłem zupełnie kontakt ze swoim własnym wirem i z jego boską, nieskalaną mocą. W takich oto okolicznościach stanąłem przed wyborem. Albo idę na zatracenie, jak Berger, mówiąc życiu prosto w oczy nie, albo kłamiąc się z wdzięcznością po kolei wszystkim moim tragicznym bohaterom i biorę sprawy w swoje ręce, odcinając się od ideologii samobojkotu i samozagłady. Zanim poczułem tę zależność sercem, przeżyłem 30 lat pięknych wzlotów i bolesnych upadków. Dziewczyną, kobietą mojego życia, nazwijmy ją K. Tak ją nazywam w książce. Rozpoznałem cię. Nie byłabyś w stanie się przede mną ukryć. Byłaś bez szans. Miałeś znamie na duszy, które było twoim znakiem. Uświadomiłem to sobie w momencie, gdy wyszłaś pewnego jesiennego dnia z windy na siódmym piętrze naszej krakowskiej uczelni. Uderzenie w piorunku. Po kilku miesiącach znajomości zorientowałem się nie bez bólu, że ty nie rozpoznałeś mnie. Byłem zdruzgotany. Dzisiaj wiem, że nie mogło być inaczej, bo ja to nie byłem ja. Wiele długich lat zajęło mi odnalezienie siebie. Fakt, że się w efekcie pobraliśmy, nie oznaczał wcale pełni, do której tęskniliśmy. Znamie, które jest moim znakiem, odnalazło się na swojej duszy dopiero całkiem niedawno. To była długa droga. I o mały włos utratą K. W wieku 40 lat, mając własną firmę, wymarzoną żonę i wymarzone dzieci, wybudowany piękny dom z posadzonymi własnoręcznie w ogrodzie drzewami, wykonałem w moim mniemaniu co najmniej 1000% normy. Tak w każdym razie oceniła to moja minimalistyczna podświadomość,
takim dorobkiem dalsza ekspansja wydawała mi się zbędna i nieuzasadniona. Tym bardziej, że od wieku nastoletniego przejawiałem skłonności do dekadencji. Za dużo naczytałem się o wojnie. Oraz nihilizmu. Pierwsze 6 lat życia spędziłem w bliskości największego cmentarzyska świata. Mimo wielkiej miłości do żony i dzieci, uznawałem moje szczęście za iluzoryczne, pozbawione większego sensu. Nie ogłaszałem tego sceptycyzmu wszem i wobec, ale na zewnątrz trudno mi było ukryć niemal permanentną markotność, głębokie poczucie absurdu i rozdrażnienie jako konsekwencje stanów depresyjnych. Wspomniałem już wcześniej o moich idących w parze z fatalizmem, sympatiach literackich i muzycznych. Można byłoby je skwitować jednym słowem, mrocznym. Mówiąc krótko, czułem się jak tragiczny bohater komicznej gry pozorów istnienia. Do tego tygla trzeba dorzucić jeszcze fakt, że nie czułem się ze sobą samym przez większość własnego życia zbyt komfortowo. Teraz nazwałbym ten stan niskim poczuciem własnej wartości, który rekompensowałem sobie wieloletnim flirtem z bohaterami narodowymi i tym samym wizją opacznie pojmowanej wielkości i siły. Na dodatek, jakby tego wszystkiego było mało, wziąłem sobie na serio od młodości do serca powieść Tadeusza Konwickiego Kompleks Polski. Dzieła zniszczenia dopełniła lektura malowanego ptaka Jerzego Kosińskiego. Zmiksowałem sobie z tych komponentów wyjątkowo dołujący koktajl. Wszystko byłoby okej. Moja wolność, moje upodobanie. Gdyby nie szkopuł, że ja jednocześnie bardzo chciałem być mężem i ojcem. Nie pomyślałem, że taka mikstura niekoniecznie musi smakować kawy, zwłaszcza podawana w silnych dawkach. Praktycznie od początku naszej znajomości. W końcu, po ponad 15 latach małżeństwa czara się przelała. Niezdrowy napój serwowany przeze mnie z dużą regularnością spowodował uka i strawności żołądka. Co gorsze, zbiegły się one z końcem mojej zarobkowej idylii. W pierwszym odruchu moja duma męska nie pozwoliła mi na właściwe odczytanie przyczyn zapaści. Na pewno nie szukałem ich w sobie. Przecież były dzieci. Był dom i drzewa w ogrodzie, fajny samochód, zagraniczne wakacje i całkiem przystojny ja. Trochę przygarbiony, co prawda, ale lekko nostalgiczny, z dwubiegunówką, ale jednak mimo wszystko atrakcyjny. I w dodatku łagodny, wrażliwy, z partnerskim podejściem. Czasami tylko trochę obrażalski, wrażliwy, wybuchowy i zazdrosny. Ka jest piękną kobietą. W sumie jednak ciągle dobra partia, więc dlaczego Ka chce to zmieniać? Pytałem sam siebie. A praca? Moja firma dziennikarska? Wspólnie z Michałem Sosną? Dlaczego się skończyło, jak się skończyło? Przecież byłem dobrym pracodawcą i cenionym kontrahentem. I to przez wiele długich lat. Robota wykonywana na medal, z rzetelnością. Więc dlaczego? Wtedy jeszcze nie miałem refleksji. By pytać siebie, co te życiowe zakręty dla mnie oznaczają, czego mam się przez nie o sobie dowiedzieć i czego nauczyć. Stać mnie było jedynie na retoryczne i mało konstruktywne, bo nie pchające sprawy do przodu pytanie, dlaczego mi się to przytrafia. Pozostałbym bez odpowiedzi do dzisiaj, gdyby nie dobre anioły. Z ich pomocą zrozumiałem, co tak naprawdę się wydarzyło i po co się wydarzyło i dla kogo właściwie się wydarzyło. Na zdjęciu ja we mgle z tamtego okresu, szukający siebie we mgle. Wygląda tak samo, jak w każdy inny dzień tygodnia.
Jest tylko więcej pijanych w knajpach i barach, autobusach i bramach. Wszędzie unosi się zapach przetrawionego alkoholu. W sobotę miasto traci swoją prawdziwą twarz. W sobotę miasto ma pijaną mordę. Tyle mój dawny mistrz i mistrz mojego pokolenia, Marek Chłasko, we fragmencie opowiadania Pierwszy krok w chórę. W sobotę centrum miasta wygląda tak samo, jak i w każdy inny dzień tygodnia. Jest dokładnie tyle samo szczęśliwości w knajpach i barach, autobusach i bramach. Wszędzie unosi się zapach kwiatów i rozanielenia. W sobotę miasto utrzymuje swoje najwyższe wibracje. W sobotę miasto ma w niebo wzięte oblicze. Tyle mój obecny mistrz, coach, influencer i guru. Pan ja sam. Dwa budziany. Ostatni dzień lata. Nawiązałem już wcześniej do tego tytułu na początku pamiętnika, kiedy się zachwycałem bałtyckim wybrzeżem. W tym czarno-białym filmie z 1958 roku w reżyserii Tadeusza Konwickiego poza piaszczystymi wydmami i plażą elektryzuje mnie wzajemny stosunek do siebie dwójki bohaterów. Byłem nastolatkiem. Pamiętam, że urzekła mnie atmosfera tego epizodu. Postać dojrzałej kobiety, ona, Irena Laskowska, i młodego mężczyzny, on, Jan Machulski. Świetnie. Spotykają się, nawiązują znajomość, zbliżają się do siebie, oddalają. Mimo prób, nie są jednak w stanie odnaleźć się w relacji po doświadczeniach niedawnej wojny. Są okaleczeni. Każde z osobna nie mogą przełamać psychologicznego klinczu. Ona jest nieufna, zrezygnowana po stracie bliskiego człowieka. On z kolei niespokojny duch, sceptyk, nieczujący gruntu pod nogami. Końcówka filmu wywołała u mnie żal i smutek, kiedy okazało się, że ci piękni ludzie niczego razem nie stworzą. Po latach od obejrzenia filmu zupełnie niedawno poznałem inną parę, której nie było pisane szczęście. Szczęście w powszechnym zrozumieniu tego słowa, jako bycie razem, w spełnieniu, przez długie lata. Składałem wizytę przyjaciołom, którzy mieszkają niemalże płot w płot z największym cmentarzyskiem świata. Po nocy, o świcie, wybrałem się na długi spacer. Już od wyjścia z domu czułem niecodzienną atmosferę, jakbym dostąpił mistycznego stanu przez sam fakt skierowania kroków w stronę obozu. Udało się ulicą Leśną w Brzezińce, z dala od głównej bramy Muzeum Birkenau, parkingów i innych zwiedzających. Poranek był wyjątkowy. Ciepły, cichy, bezwietrzny. Dotarłem do obszaru bez zabudowań. Za to z pięknymi starymi drzewami, które w tamtym miejscu tworzyły najodpowiedniejsze otoczenie dla historycznych zabudowań. Tylna leśna brama była otwarta. Szedłem zupełnie sam długim szpalerem wyniosłych dębów wśród soczystej lipcowej zieleni. Myślałem trochę o moim dziadku, który w szczególny sposób był związany z tym miejscem, jakbym coś chciał w związku z nim pożegnać. W odległości kilkuset metrów oczom ukazały się charakterystyczne wieżyczki wartownicze. Po przejściu przez bramę z drutów kolczastych nogi same poprowadziły mnie w kierunku obozowej łaźni. Znajdowała się w pokaźnych rozmiarów parterowym budynku. Nieprzerwanie odczuwałem dostojność chwili. Drzwi pawilonu okazały się otwarte. W środku trafiłem do dużej sali, w której eksponowane były setki zdjęć ludzi, którzy przyjeżdżali tutaj pociągami z całej Europy. Nie z własnej woli. Wspominałem o tym na początku pamiętnika. Niemalże od razu, bez błądzenia, mój wzrok spotkał się ze wzrokiem młodej kobiety z czarno-białej fotografii.
wyciągała w moją rękę, wyciągała w moją stronę zgrabną, delikatną dłoń, w której trzymała kieliszek z czerwonym winem. Zachęcała do toastu za życie. Jej twarz była roześmiana. Dziewczyna była na biało. W jej oczach widziałem szczęście. Na jej palcu widniała obrączka ślubna, dopiero co założona przez stojącego pół kroku za nią przystojnego mężczyznę. Oboje z ufnością i otwartością uśmiechali się do mnie. Nie mogłem oderwać wzroku od tej urzekającej młodej pary. Po chwili zaczęły pojawiać się w mojej głowie natrętne myśli, niemiłe, przygnębiające, katastroficzne. Pojawił się żal i smutek, jak wtedy, po obejrzeniu filmu Konwickiego. Zauważyłem to i pozwoliłem im samoczynnie odpłynąć, tak jak działo się to z pieszastymi chmurami, które przesuwały się po niebie za szybą okna. Szybkim krokiem ruszyłem w powrotną drogę do domu przyjaciół. Po minięciu wieżyczek i tej samej bramy z drutu kolczastego wszedłem znowu na długą aleję prowadzącą do leśnej furtki. Idąc, zobaczyłem na łące dwa buciany. Niezwykły widok. Były radosne. Ich rozpostarte w końcu skrzydła biliły się w słońcu poranka. Przytuliłem się do drzewa. Przymknąłem oczy. Macie więcej niż wam się wydaje. Te słowa usłyszałem kiedyś z ust przyjaciółki, anioła. Zadziałały jak święta medycyna. Wtedy w obozie koncentracyjnym nabrały dodatkowej wartości. Niedzieli przez cały tydzień życzy marsz. I jeszcze data, 20 maja 2013. Takie oto niebiańskie życzenia otrzymałem od anioła w okresie, gdy znajdowałem się w epicentrum piekła. Był to czas, kiedy po ponad 10 latach prosperity i istnego raju jeździłem do pracy fizycznej do Francji w charakterze, uwaga, to nie pomyłka, tłumacza, pomocnika murarza pieców przemysłowych. W rzeczywistości byłem przez 90% dniówki tym drugim. Wchodziłem do pieca wraz z robotniczą bracią przez głaz przypominający wejście do czołgu. W środku pieca wielkości wielopiętrowego domu znajdowało się rzeczone piekło, czyli ciemność, gorąco, pył, drobiny wełny izolacyjnej, azbest, pełny zestaw pierwiastków z tablicy Mendelejewa. Zazdrościłem czołgistom, zazdrościłem górnikom dołowym z Górnego Śląska. Przez 3 lata, w sekwencjach 2-3 tygodniowych, brałem czynny udział w remontach, które polegały na wyburzeniu wymurówki z materiałów ogniotrwałych, a następnie wymurowaniu nowiuśkiej warstwy z cegły szamotowej lub narzuceniu specjalnej zaprawy poprzez torkretowanie. Pamiętam do dzisiaj fachową nazwę tej technologii. Demalowanie odbywało się za pomocą młotów pneumatycznych, stąd piekielny charakter pracy był potęgowany dodatkowo diabelnym hałasem. Trudna do wytrzymania okazała się rozłąka z rodziną. Ten etap mojego życia był prawdziwą lekcją pokory oraz poszerzaniem świadomości w nienotowanym dotąd tempie. Dopóki tęskniłem za utraconym rajem, dopóty jeździłem do piekła. Przygoda z piecami dobiegła końca w momencie, gdy pewnej bezsennej nocy gdzieś w pobliżu Grenoble poczułem niewysłowioną wdzięczność za miniony czas prosperity i tak samo niewysłowioną wdzięczność za możliwość zarobkowania przy remontach francuskich pieców. W tej chwili, w cichą noc, z niebyle jakim, bo alpejskim wsparciem zza okna hotelowego pokoju, nie zapomnę nigdy. Zaraz po powrocie do domu, coś kazało mi pójść na grób mojego pierwszego pracodawcy,
dobrodzieja. Zapaliłem świeczkę. Spotkałem się z nim pierwszy raz po 15 latach od pogrzebu. Kilka miesięcy wcześniej, będąc w Polsce, oczekując na kolejny wyjazd do piekła, wziąłem udział w spotkaniu autorskim ze znanym polskim dziennikarzem, mistrzem reportażu. To on napisał mi tę niebiańską dedykację w książce, którą nabyłem bezpośrednio u niego. Wtedy odczytałem jeszcze te słowa jako chichot losu. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że anioł, jak to anioł, potrafi prorokować. Nie rzuca życzeń na wiatr. Po 2 latach od tamtego spotkania znalazłem się w moim niebomantu nad Atlantykiem, pod portugalskim słońcem, w którym niedzielę mam przez cały tydzień. Od 7 lat. Dzień w dzień. Mocy serca oczywiście. Tak jak przechodzimur, we śnie przyszedł do mnie pewien pan, znany powszechnie, nazywa się David Bowie, znany artysta, którego ja kompletnie nie rozumiałem, nigdy nie słuchałem, nie nadążałem za jego kameleońskim takim artystycznym imażem. Często zmieniał przecież swój wizerunek. Natomiast mój syn, młodszy syn, który jest bardzo wrażliwą istotą i ma takie niesamowite połączenie, my to mówimy z żoną, ze źródłem, nazwijmy to jak chcemy, z Bogiem, z Absolutem. Kiedyś mnie zawołał i powiedział: tato, wiesz, Bowie nagrał taki utwór, Warszawa, on się nazywa, Warszawa. Kurczę, ja ten, no, z Polską w sercu, od razu się ożywiłem i zrobiłem cały research. I wiem już wszystko na temat Davida Bowiego, przesłuchałem wywiady z nim, posłuchałem dużo jego muzyki. I wtedy przyszedł do mnie we śnie, no bo często tak jest, że przywołujemy, jeśli dajemy czemuś uwagę, on po prostu skorzystał, odpowiedział na moje zaproszenie. Ja go zaprosiłem do mojego życia, on się pojawił i mieliśmy fascynującą rozmowę. Ja przytoczę fragment takich myśli, które padły w czasie tej rozmowy. To było w 2022 roku, czyli 6 lat po śmierci Bowiego. Fantastyczne spotkanie. Wtedy rozmawialiśmy o współczesnym świecie. Rozmawiając trochę o Huxleyu, o Orwellu, to takie aktualne przecież. Ludzkie utożsamianie się z materią zniewala nas. Stajemy się podatni na manipulacje z zewnątrz, bo jesteśmy uzależnieni od konsumpcji. Od uzależnienia wiedzie prosta droga do strachu. Boimy się, że coś utracimy, wobec czego łatwo oddajemy własną wolność za zapewnienie sobie rzekomego bezpieczeństwa. Lęk jest doskonałym narzędziem kontroli. Wiedzą o tym politycy i ludzie władzy. Aldous Huxley ostrzegał już prawie 100 lat temu, że możemy zmierzać ku społeczeństwu, które kontroluje nas za pomocą przyjemności, a nie cierpienia. To sytuacja, z której trudno się wyrwać, bo kto zbuntuje się przeciwko przyjemności? W takim przypadku ludzie nie mają nawet możliwości uświadomienia sobie dobrowolnego zniewolenia. Z kolei Orwell pisał o dezorientacji ludzi. W działaniu polityków widział dążenie do tego, by ludzie dobrowolnie odrzucili prawdę i fakty, które widzą wokół siebie. Rządza władzy we współczesnym świecie może się nasycić wtedy, gdy lud uwierzy, że kocha swą niewolę, a nie poprzez karcenie go, aby się podporządkował. Zdaję sobie sprawę z tych zagrożeń.
Nie oceniam ich jednak, bo to, co na pierwszy rzut oka umysł chciałby zakwalifikować jako negatywne, może okazać się trampoliną do czegoś nowego i wyzwalającego. Ten kontrast, który się wyostrza, jest po coś. Jest po coś. Być może właśnie po to, by dokonał się skok świadomościowy, który zbalansuje te ekspansywne tendencje. Ten sam Orwell alternatywę dla absurdu upatrywał w miłości. W niej widział napęd dla konstruktywnego buntu. Widzę, że wielu jest gotowych na ten uwalniający ruch. Nie wyglądało to tak optymistycznie wtedy, gdy się poznaliśmy 50 lat temu. To nawiązanie do mojego spotkania 50 lat temu z Davidem Bowie. Coraz więcej ludzi dostrzega ten mechanizm i zaczyna się budzić. Uda się, jestem tego pewny, jeśli każdy zacznie od siebie. Bardzo osobisty rozdział, bardzo metaferystyczny również, bo nas przenosi do rzeczywistości z pogranicza magii i realu, albo jawy i snu. 4 lata temu odchodziła moja mama i zdążyłem przyjechać z Portugalii, być przy niej do samego końca. Jednej rzeczy, której żałowałem, to taka, że nie zdążyłem jej zaprosić do Lizbony, która stała się miejscem bardzo ważnym dla mnie i dla mojej rodziny. Poczujemy się tam szczęśliwi, co oczywiście nie oznacza, że Lizbona dała nam szczęście. Szczęście znaleźliśmy w własnym sercu, a Lizbona nam oddaje to, co czujemy my, bo to jest niemożliwe, żeby coś z zewnątrz dało nam poczucie szczęścia, radości. To wszystko jest bardzo ulotne. Natomiast to, co mamy w sobie, jest trwałe, jest nieśmiertelne, jest wieczne. I bardzo marzyłem, żeby mama poznała Lizbonę, ona tego nie zdążyła zrobić. Natomiast przyszła do mnie tak jak Bowie, tak jak przychodzi mur. Przyszła nie we śnie, to był dzień. Ten rozdział nazywa się Spacer. Ja przeczytam fragment tego rozdziału. Avenida da Igreja i Avenida de Roma, tuż przy wejściu do stacji metra Alvalade. Z góry widziałem, że będzie tam stał ze swoim straganem na kółkach sprzedawca gorących kasztanów. Gdy płaciłem za tuzin, wyczułem tuż obok siebie czyjąś obecność. To było bardzo dziwne, bo nikogo przy mnie nie było. A jednak nie miałem wątpliwości, że ktoś zerka przez moje ramię, a nawet szepce mi coś do ucha. W chmurze dymu pachnącego kasztanami dostrzegłem twarz, nieoczywistą. Rozpoznałem po śmiejących się kasztanowych oczach. Cichy głos zapraszał do wspólnego spaceru. Czując w dłoniach przyjemne ciepło maronów, ruszyliśmy przed siebie, ramię w ramię. Od dłuższego czasu wyczekiwałem tego spotkania. Tu, w Lizbonie, tęskniłem. Szłam za tobą od momentu, kiedy wysiadłeś z autobusu przy Campo Grande. Kroczyłeś, jakbyś się unosił ponad chodnikami. Dołączyłam, gdy się zatrzymałeś przy kasztanach. Nie mogłam się powstrzymać. Swego czasu bardzo je zachwalałeś. Częstowałeś nimi już kiedyś, pamiętasz? W Paryżu. Inny smak, inne miasto, inny ty, inna ja. Jestem w niebo wzięty. Zawsze jak tu przyjeżdżam, tak się czuję. Ale dzisiaj jestem jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo jesteś tu ze mną ty. To już nie 30 cm ponad chodnikami, ale dużo wyżej. Jakbyśmy spacerowali w 7-milowych butach. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że w mgnieniu oka dotarliśmy do ogrodów Fundacji Gulbenkiana. Na naszej trasie mamy Park Edwarda VII z imponującym widokiem na Avenida, na Aleję Wolności. W oddali połyskuje estuarium Tagu.
idziemy w tamtym kierunku, w dół, a potem znowu w górę. Bez określonego celu. Celem jest sama droga i wspólne bycie tutaj, dzisiaj. Na Colina de Medicina znajduje się nieduży, wielopoziomowy ogród Toren, park. Tam fontanna z urokliwą rzeźbą Egipcjanki trzymającej nad głową pochodnię. To jeden z wielu punktów widokowych, skąd wspaniale widać Lizbonę. Kiedyś nie dałabym rady z podejściami na wzniesienia, z powodu serca. Dzisiaj frunę jak na skrzydłach. Dobrze jest tu być z tobą. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że to kiedyś w końcu nastąpi. Wiem, ile to miasto dla ciebie znaczy. Swoją drogą, to fascynujące, że odnalazłeś tutaj swój drugi dom. Drugi? Pierwszy? Powiedziałem, że jestem w niebo wzięty. Dyrektuję się każdą chwilą tutaj. Teraz, gdy siedzimy na ławce w Jardin de Estrella, pod strzelistymi palmami wśród agaw, kaktusów i wielobarwnych kwiatów, zrozumiesz to jeszcze lepiej. Wystarczy tu po prostu być i już, jakkolwiek to brzmi. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, na siedmiu wzgórzach, o siódmej rano lub siódmej wieczorem, co najmniej 777 powodów. Na 7 dni lub 7 godzin. U mnie 7 lat w siódmym niebo mam tu. Lizbona, połączenie, symbioza, komunia. Zanurzymy w świetlistości, powiew świeżości od tagu, śpiew ptaków na Praça das Flores, schłodzone białe wino w padaria renesante, zapachy lip i liliowy kobierzec pod żakarandami na Avenida Don Carlos. Białe jachty w Santo Amaro. W Santo Amaro. Alcantara. Jazd od metr nad głową, bezkres oceanu, na wyciągnięcie ręki. To nie wiesz. To dalece niedoskonała próba oddania w paru słowach atmosfery tego miasta, które przyjęło mnie tak gościnnie. Kiedyś nad moją głową dachy Paryża. Dzisiaj bezmiar nieba Lizbony. Nieskończoność. Jestem nieodmiennie pod wrażeniem jego niebieskiej, nasyconej barwy oraz światła, z którym tu się spotykam. Słońce odbija się od pastelowych fasad domów i od ogromnej tafli wody, jaką jest ujście rzeki do Atlantyku. Zbliżamy się do końca. Ostatni fragment. Przeczytam go cały, bo nie jest długi. Fragment finałowy w książce nazywa się Epilog. Przechodzi mura. W Paryżu poznałem w ten sposób, że pracowałem kiedyś przez rok jako wolontariusz w zasadzie w polskiej rozgłośni Radia Praw Człowieka. To był 89 rok, 90, końcówka PRL-u. Jeszcze takie radio funkcjonowało. I idąc do Montmartru, wychodząc ze stacji metra, którą doskonale pamiętam, tą drogę do rozgłośni, przybijałem tą piątkę właśnie z Przechodzi Murę. A w epilogu nawiązuję do tego prologu z książki. Tak samo jak 30 lat temu skierowałem się dobrze znaną sobie drogą od stacji metra Lamarque kolem Kurta Montmartre w stronę placu Marcela Aimé. Po wejściu w ulicę Norwins zobaczyłem ten sam uroczy mały skwer, nieodmiennie ograniczony od wschodniej strony kamiennym murem. Kiedyś wyłaniała się z niego, pamiętałem dobrze, męska postać. Głowa, tułów, noga, ręce z brązu pozostawały unieruchomione w ścianie. Tym razem niczego podobnego tam nie było. Mimo że lubiłem ten niezwykle oryginalny pomnik Przechodzi Mura, nie poczułem najmniejszego żalu z powodu jego braku w tym miejscu. Miałem absolutne przekonanie,
że odzyskał on po prostu swoje pierwotne zdolności, o których na chwilę zapomniał. Odzyskał wolność. Nie naruszając struktury muru, przeniknął do rzeczywistości, którą świadomie wybrał. A może to jednak nie w Paryżu skierowałem swoje kroki? Może to było w zupełnie innym mieście? Może tam, gdzie za rzeką znajduje się największe cmentarzysko świata? Albo tam, gdzie góry są na wyciągnięcie ręki? Siedziałem nad targiem w okolicy Muzeum de Oriente. Przez moment miałem zamknięte oczy. Myślami byłem gdzieś bardzo daleko. Gdy je otworzyłem, uświadomiłem sobie, że znajduję się naprzeciwko zacumowanych w porcie jachtów. Wiatr grał na bandach melodię o odważnych żeglarzach, najdalszych podróżach i nieograniczoności. Po chwili skierowałem się dobrze znaną sobie drogą w stronę dzielnicy Santo Chovelio. Przeszedłem kładką dla pieszych nad ruchliwą Avenida 24 lipca. Następnie udałem się w prawo ulicą prezydenta Ariaga. Po około 700 metrach, zostawiwszy po prawej ręce restaurację Mieszcza, budynek Muzeum de Arte Antiga i stężącą się w dole rzekę, doszedłem do Largo doktora Josefi Libieto. Głębi za okazałą fontanną znajdowała się kamienna ściana zamykająca plac w północnej stronie. Na niej napis: La liberté, je la trouve dans mon cœur, le pas mi vai. Co oznacza po polsku wolność? Znajduję ją w swoim sercu. Przechodzimy.